Stan tych spraw jest dobry, jest bardzo ważny, ale dzisiaj w Polsce, w Europie, na świecie jest, można powiedzieć, super ważna. To znaczy sprawy bezpieczeństwa. Najpierw ten wymiar podstawowy. Niektórzy uważali błędnie, że już go właściwie nie ma, że to historia, że historia się skończyła. No dziś wiemy, i to wiemy, można powiedzieć, z całą mocą, że to nieprawda. Otóż rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego miały to do siebie, że bardzo intensywnie zajmowały się nie wzmacnianiem, ale osłabianiem naszej armii, jej redukcją. Zajmowały się w szczególności redukcją tego wszystkiego, co jest na wschodzie. To było na wschodzie i to dziś na wschód wraca. Ale tam te działania, te cięcia były największe. Oni w ogóle ciągle cieli wydatki, a siły zbrojne były tutaj, można powiedzieć, na pierwszym miejscu, albo w każdym razie jednym z pierwszych miejsc. Uważali, że jest bezpiecznie, że będzie bezpiecznie, że wszelkiego rodzaju zagrożenia, w szczególności już te ze wschodu, nie istnieją, że to są bajki, że to jest rusofobia, że to jest nasza taktyka polityczna, nasza, czyli ówczesnej opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, etc., etc. Wszelkiego rodzaju ostrzeżenia, nawet tak poważne jak agresja na Gruzję, tutaj nie działały. Nie działały ostrzeżenia prezydenta, a ostrzegał póki żył do 2010 roku, do pamiętnego 10 kwietnia. Nie zwrócili uwagi na to, że ta katastrofa miała wszelkie cechy, które skłaniały ku temu, żeby sądzić, że to jest zamach. Oddali śledztwo. Jak wiadomo, to też był zamach, można powiedzieć, na polską suwerenność i zamach na polskie bezpieczeństwo. W tej dziedzinie było naprawdę bardzo źle. No ale bezpieczeństwo to jest pojęcie szersze. To jest pojęcie odnoszące się także do kwestii gospodarczych, a już w szczególności energetycznych. No bo wyłączając energię, praktycznie wyłącza się też gospodarkę i w ogóle likwiduje normalne życie społeczne w dzisiejszym świecie. Otóż zrezygnowali z rurociągu bałtyckiego, tego, który miał i ma, już dzisiaj sprowadza gaz do Polski z Norwegii przez Danię, a budowa gazoportu bardzo się rozwlekała i została dokończona dopiero przez nas, chociaż miało to następować dużo wcześniej. Jeżeli chodzi o ten gazociąg bałtycki, można powiedzieć duńsko-norwesko-polski, to wręcz mówiono, że on jest niepotrzebny, że przecież mamy inne źródła gazu. Zawierono umowy, które miały sięgać w skrajnym wypadku aż po 2045 rok, później 37, no ale nawet to zostało przez Unię Europejską zakwestionowane, także w końcu ta data została skrócona. Ale intencje były takie, żeby nas uwiązać bardzo daleko idącymi i bardzo drogimi zobowiązaniami na naprawdę długie lata. Krótko mówiąc, w tej sprawie też w gruncie rzeczy żadnej dbałości nie było, a co więcej, było lekceważenie względów bezpieczeństwa, plany sprzedaży Lotosu, to oznaczałoby także sprzedaż rurociągu od Lotosu do Płocka, czyli tego, który umożliwia dostarczanie przez Bałtyk ropy. To oznaczało także sprzedaż pewnych wybrzeży w porcie północnym, tam gdzie można przeładowywać ropę. No to były już pomysły po prostu niebywałe z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, ale nawet one były co najmniej deklarowane i brane pod uwagę. Dlaczego nie zostały zrealizowane? No być może były jakieś sprzeciwy z zewnątrz Polski. Niektórzy na to się nie chcieli godzić, w każdym razie zwracali uwagę, a może były jakieś inne względy, nie wiem. Ale w każdym razie nawet i tego rodzaju przedsięwzięcia były wtedy poważnie brane pod uwagę. Krótko mówiąc,
o polskie bezpieczeństwo nie dbano. Nie dbano też jeszcze w innym wymiarze, nieco bardziej skomplikowanym, nieco bardziej, można powiedzieć, pośrednim, jeżeli chodzi o odniesienie do bezpieczeństwa. To znaczy wyprzedawano polskie przedsiębiorstwa mające charakter naturalnych monopoli. To znaczy takie na przykład jak wodociągi, jak przekaz ciepła, przekaz elektryczności. To są przedsiębiorstwa o charakterze lokalnym. Inne są w Warszawie, inne są tutaj, w Gliwicach, pewnie inne też jest w Katowicach, chociaż nie wiem, czy na Śląsku to nie jest zintegrowane, ale nie sądzę. No i w różnych miastach, w różnych ośrodkach, gdzie istnieją elektrociepłownie, mniejsze, większe sieci. To było bardzo często sprzedawane w obce ręce. I to było sprzedawane nawet mimo protestów. W Warszawie dopuszczono się nawet tego, że zebrano podpisy w sprawie referendum. To myśmy te podpisy zebrali i te podpisy zostały uznane za nieważne. Zostały uznane za niewystarczające, chociaż była ich odpowiednia ilość, ale po prostu zaczęto je kwestionować. Za wszelką cenę nie chciano dopuścić do tego, żeby ten biznes, żeby nie powiedzieć geszeft, został zatrzymany. No i został przeprowadzony. Krótko mówiąc, mieliśmy tutaj do czynienia z kompletnym lekceważeniem, z takim podejściem grupy nieodpowiedzialnych chłopców, a nie grupy polityków, którzy powinni być ludźmi odpowiedzialnymi, pod każdym względem dojrzałymi. Teraz spójrzmy, szanowni państwo, na politykę społeczną. Na politykę społeczną, która jest niesłychanie ważna, bo ona w gruncie rzeczy decyduje o tym, jak żyje się ogromnej większości Polaków. Jest taka grupa, która dzięki latom 90., nawet jeszcze 80. po części, później początku lat 2000, uzyskała własność na bardzo różnych zasadach. Nie chcę w tej chwili tego tematu rozwijać. I ona, można powiedzieć, miała się dobrze, była chroniona. Ale cała reszta znalazła się w sytuacji, w której tej ochrony, tej aktywności państwa w gruncie rzeczy nie było. Ciągle się powołano na to, że nie ma pieniędzy. Sfera biedy, nędzy w Polsce była bardzo duża. Dzisiaj skądinąd została zredukowana radykalnie. Nie podejmowano wysiłków zmierzających do tego, żeby popierać polskie rodziny, żeby popierać politykę propopulacyjną. Nie podejmowano tutaj w gruncie rzeczy, poza jakimiś niewielkimi zupełnie działaniami, właściwie niczego, co by można było określić jako ważne. Wzrost emerytur związany ze wzrostem cen niekiedy wynosiły dosłownie kilka złotych. Zupełnie niesprawiedliwie tego rodzaju pieniądze i rachunki przesyłano różnym politykom, także i mnie się to zdarzało, chociaż jako żywo nie miałem z tym nic wspólnego. Ale w Polsce niektórzy ciągle jeszcze nie odróżniają opozycji od władzy. Tak to w tej dziedzinie wyglądało i można powiedzieć, że to był stan stały. Także inny aspekt tej sprawy był tutaj bardzo istotny. Za czasów rządów Donalda Tuska doszło do kryzysu, do poważnego kryzysu ekonomicznego. Jego przyczyny były zewnętrzne, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Wybuch w Stanach Zjednoczonych doszedł także do Polski. No ale w stosunku do kryzysu można prowadzić bardzo różną politykę, a w szczególności ta polityka jest istotna, jeżeli chodzi o osłonę tych, którzy mogą ponieść największe straty z powodu kryzysu. To zawsze są te najbardziej zagrożone grupy społeczne. I tutaj wybrano metodę walki z kryzysem, którą można sprowadzić do prostego stwierdzenia. Udajemy, że coś robimy, a w gruncie rzeczy nie robimy nic. Bo jeżeli chodzi o ten plan wsparcia dla przedsiębiorstw, który wtedy został przedstawiony, to jedno przedsiębiorstwo z niego skorzystało. Dlaczego? No po prostu dlatego, że on był tak skonstruowany, że
to się po prostu nie opłacało. Kiedy skądinąd z innych powodów, z powodu różnego rodzaju nadużyć, przedsiębiorstwa też znalazły się w sytuacji zagrożenia, to też nie udzielono im żadnej pomocy. Krótko mówiąc, tu mieliśmy do czynienia z takim daleko idącym lekceważeniem. No, można powiedzieć, że to była pewnego rodzaju wersja tych słów, które często słyszymy, szczególnie ze strony jednego pana i które są kierowane głównie do młodzieży już od dziesięcioleci. Ale w tym wypadku to już nie o jakiegoś działacza społecznego chodzi, tylko o polityków. Oni tak naprawdę, ale w innym trochę znaczeniu niż pan Owsiak, mówili społeczeństwu: rób ta, co chce ta. Ratuj się, kto może. Wasza sprawa. Nas nic nie obchodzi. I nie tak dawno pewien zwolennik tej opcji, przedsiębiorca, na jednym ze spotkań powiedział, że on by bardzo chciał, żeby do tego wrócić. Że bardzo by chciał, żeby to powróciło. Żeby nikomu nie pomagano, a ci, co trzeba, to sobie i tak dadzą radę. No on pewnie sobie da radę. Natomiast ogromne rzesze Polaków, miliony Polaków będą wtedy padały ofiarą różnego rodzaju kryzysów i ogólnie fatalnego systemu społecznego, który po roku 89 w Polsce został stworzony. Nie mówię przez to, że ten poprzedni był lepszy, bo nie był lepszy, ale ten, który był po 89 roku, także był fatalny. I to jest kolejna sprawa. Teraz, szanowni państwo, polityka w sferze zagranicznej, w sferze tą bardzo istotnej dla każdego państwa, już dla kraju, który leży między Rosją a Niemcami w środku Europy, no zawsze super ważna. Jeżeli chodzi o naszych poprzedników, to oni postawili w tej polityce na Niemcy. Były nawet wezwania Niemców, to Sikorskiego, do przywództwa. Były znane bardzo bliskie, demonstracyjnie bliskie stosunki między Donaldem Tuskiem a panią Merkel. Były sytuacje, w której w oczywisty sposób interes niemiecki był przez polskie władze stawiany przed polskim. No choćby sprawa stoczni była tutaj takim bardzo dobrym tego przykładem. Stocznie niemieckie ocalały tylko dlatego, że polskie nie otrzymały odpowiedniej pomocy. Ja wiem oczywiście, że to jest skomplikowane, że te stocznie niemieckie to dawny teren NRD, że teren NRD uzyskał przywileje, jeżeli chodzi o jego sytuację w Unii Europejskiej, że Polska, będąca ofiarą Niemiec, takich przywilej nie dostała, że tej sprawy na poważnie nie postawiono w czasie rokowania o wejście Polski do Unii Europejskiej. Nie postawiono twardo, chociaż jest oczywiste, że nam się to należało, skoro Niemcom, którzy popełnili te zbrodnie, to się należało, dlatego że znaleźli się pod sowiecką okupacją, to nam należało się po stokroć, po milion razy więcej. No ale mimo wszystko żeśmy tego nie uzyskali. Ale jednak o te stocznie można było walczyć, a szef jednej ze stoczni niemieckich, która została ocalona, powiedział uczciwie i za to trzeba mu być wdzięczny. No ocaleliśmy dlatego, że polskie stocznie upadły. Gdyby była ta konkurencja, to oni by z całą pewnością upadli. To jest taki przykład, bo tego rodzaju spraw było dużo, dużo wiele, dużo, dużo więcej. I jest też jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Ta władza, która była, mam nadzieję, nie wróci, była też niezwykle spolegliwa wobec Niemiec, jeżeli chodzi o politykę historyczną. Jeżeli chodzi o politykę odnoszącą się do tej tragicznej historii polsko-niemieckiej. Już ograniczając się tylko do spraw II wojny światowej, a pamiętajcie, że jeśli cofnąć się bardziej w głąb, to tych fatalnych elementów jest jeszcze bardzo dużo.
chociaż żaden z nich nie miał aż takiego rozmiaru jak to, co działo się podczas II wojny światowej. Otóż tutaj ta polityka zapomnienia, amnezji, niechęci do przypominania tego, w związku z tym niechęci do tego, co robił, póki jeszcze żył mój świętej pamięci brat, była wręcz demonstracyjna. Jednocześnie demonstracyjnie przyjmowano niemieckie odznaczenia, te, co do których nie ma jakichś większych zastrzeżeń, jak order Karola Wielkiego, ale także te, które są ochrzczone imionami Polakożerców, śmiertelnych wrogów Polski, twórców układu Rapallo, który zaczął drogę do rewizji traktatu wersalskiego i w gruncie rzeczy do II wojny światowej. Rathenau, ten order Rathenaua też został przez Tuska przyjęty. To była taka próba, którą Niemcy zastosowali, czy Tusk jest gotów zgodzić się na wszystko, bo przecież to historyk, no człowiek, który z całą pewnością wiedział, jaki order przyjmuje. Przyjął, później przyjęli także inni z tej grupy, z tej, że tak powiem, grupy bardzo uniżonych sług, sąsiedniego państwa, a w gruncie rzeczy i sąsiedniego narodu. To były nagrody. No, niekiedy to były właśnie tylko takie poklepywanie po plecach przy pomocy orderów, no ale sam główny zainteresowany, czyli Tusk, otrzymał nagrodę większą. No stał się tym dużym misiem, jak to można było na tych taśmach usłyszeć i mógł stąd odejść, a jak Polska została tam określona w tej rozmowie, to nie mogę tego tutaj zacytować. I też, proszę Państwa, bardzo warto to powiedzieć, ale warto też powiedzieć jeszcze jedno, że polityka takiego daleko idącego zbliżenia i w istocie podporządkowania się Niemcom oznaczała także jeszcze coś innego. Mianowicie oznaczała także konieczność prowadzenia bardzo spolegliwej polityki wobec Rosji. Ja już o tym wspomniałem, mówiąc o tych porozumieniach gazowych, ale to obejmowało także inne elementy. Pamiętajcie, proszę Państwa, że oni w pewnym momencie uznali, że o Katyniu nie wolno mówić, że to ludobójstwo, bo Putinowi i jego kamratom to się bardzo nie podobało. Oskarżenie Rosji o ludobójstwo, chociaż oczywiście Stalin był nie gorszym ludobójcą niż Hitler w sensie ilości ofiar, no, w każdym razie byli na podobnym poziomie, no, jest z punktu widzenia tego państwa czymś niezwykle obciążającym. W związku z tym w Sejmie toczyły się dyskusje, czy to jest ludobójstwo i na przykład niejaki Niesiołowski twierdził twardo, broniąc Rosjan, że to jednak ludobójstwo nie było, że to zbrodnia wojenna, ale jednak nie ludobójstwo. Czyli wymordowanie 22 tysięcy Polaków to nie jest ludobójstwo. To co w takim razie jest ludobójstwem? Takie pytanie chciał postawić mój brat w Smoleńsku. No już nie zdołał. Chciał właśnie zapytać, co w takim razie jest ludobójstwem. Ale to był właśnie dowód już nie gotowości do współpracy, gotowości do podporządkowania się. To był dowód takiego skrajnego uniżenia się. To był dowód gotowości do bycia sługą gotowym działać przeciwko najbardziej nawet elementarnym interesom swojego narodu. Bo żaden przedstawiciel jakiegoś państwa nie może uznawać, że zbrodnia, masowa zbrodnia popełniona na jego obywatelach, to jest coś, co można kwalifikować jakimiś łagodniejszymi kategoriami niż ta najdalej idąca. Skądinąd w Polsce wymyślona, bo to Polak był autorem tego określenia, profesor Lemkin. Otóż to jest, powtarzam, pójście naprawdę niesłychanie daleko. I oni byli do tego zdolni. Taka jest ich lojalność wobec Polski, wobec narodu polskiego, wobec nawet najbardziej elementarnych interesów naszego kraju.
wobec najbardziej elementarnych interesów Polaków, to znaczy prawa Polaków do tego, żeby po prostu żyć. Bo nawet to prawo byli gotowi poddać wątpliwość tego rodzaju działaniami, tego rodzaju postawą, tego rodzaju słowami. I warto także o tym pamiętać. Warto pamiętać, że ta polityka była także stosowana w oświacie, gdzie trzeba było głodówek działaczy opozycji, żeby uratować lekcje historii, bo w gruncie rzeczy po co polskim uczniom lekcje historii, lepiej żeby nic nie wiedzieli, lepiej żeby historia była dla nich jakąś ciemnością, gdzie można kierować światło na co się chce i wmawiać, że to co jest oświetlone to jest właśnie ta historia, ten prawdziwy kształt historii. Krótko mówiąc, chciano z nas zrobić naród poddany, przywrócić tą sytuację poddaństwa, w którym musieliśmy żyć przez całe dziesięciolecia, mimo że sytuacja się zmieniła. I pamiętajcie, proszę Państwa, i wszyscy Polacy o tym, i wszyscy Polacy powinni o tym pamiętać. Ale muszę zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt tej polityki, niezwykle ważny, odnoszący się, można powiedzieć, do niej jako do całości. Przy czym jest to aspekt ściśle związany z istotą demokracji. Przypomnijmy sobie kampanię 2007 roku. Nie mówiąc już o tej fali oskarżeń wobec nas za te lata 2005-2007, były to lata spokojne, każda statystyka może to pokazać, lata bardzo dobrego wzrostu gospodarczego, lata, w którym uporządkowane zostały finanse publiczne, zostaliśmy wycofani z tej strefy nadmiernego deficytu, co łączy się z różnego rodzaju ograniczeniami w Unii Europejskiej, to zasługa świętej pamięci Zyty Gilowskiej. Krótko mówiąc, to były lata dobre i oczywiście nic wtedy nie zagrażało polskiej demokracji, nic nie zagrażało polskiej wolności. Przedstawiano obraz kraju, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. Wykorzystywano w gruncie rzeczy monopol medialny, bo nawet telewizja publiczna mimo zmian powtarzała przekaz telewizji prywatnych. No, rola internetu była jeszcze wtedy dużo, dużo mniejsza niż to jest teraz. I dzięki temu można było, dodając jeszcze jeden element, zapowiedź jakiejś niezwykle pozytywnej zmiany w gruncie rzeczy we wszystkich dziedzinach. Jeżeli chodzi o polskie życie, począwszy od szkoły, gdzie mieli dobrze płatni nauczyciele uczyć przez świetne szpitale, gdzie dobrze że płatnie lekarze i pielęgniarki mieli opiekować się chorymi i tak dalej, i tak dalej. I jak wyglądało to później w praktyce? No w praktyce z jednej strony, jeśli chodzi o opis rzeczywistości, to było jedno wielkie oszustwo, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o te zapowiedzi, to było drugie wielkie oszustwo. A jak można to nazwać łącznie? Otóż łącznie, proszę Państwa, można to nazwać metodą manipulacji. Manipulacja zamiast demokracji. Bo demokracja to jest zapowiedź w trakcie wyborów, że się coś zrobi, a później robienie tego. No jeśli się coś nie udaje zrobić, to trzeba się do tego przyznać. Ale generalnie rzecz biorąc, wtedy możemy powiedzieć, że mechanizm demokratyczny działa. W ich wypadku tego mechanizmu nie było. Oni stosowali tylko kolejne kampanie. To euro wbrew polskim interesom oczywistym i to w warunkach, kiedy to było praktycznie niemożliwe, mieli wprowadzać, żeby wprowadzić w błąd polskie społeczeństwo, to walczyli z kibicami, to podejmowali jakieś tam inne akcje,
ale generalnie rzecz biorąc przez cały czas nie miało to nic wspólnego z prawdziwą demokracją. To była relacja między władzą a społeczeństwem polegająca na ciągłej manipulacji. Na w centrum tej manipulacji, zresztą trzeba przyznać, dobrze wyszkolony był Tusk. Był Tusk, który to był wściekły, to wygłaszał różnego rodzaju mięciutkie przemówienia, to z jednej strony odgrażał się opozycji, a z drugiej strony mówił o miłości jako podstawie życia społecznego. Zresztą teraz też to od czasu do czasu mówi. Krótko mówiąc, tak to wszystko wyglądało. Demokracja jako fikcja, suwerenność jako fikcja, niezależność państwowa i dbało się nad najbardziej elementarne interesy narodu jako fikcja. Bezpieczeństwo jako fikcja. I to jest, szanowni państwo, ta zasadnicza różnica między nimi a nami. Bo myśmy, szanowni państwo, w 2015 roku po długich przygotowaniach przedstawili program, program dla społeczeństwa i wygraliśmy. I wygraliśmy i jednocześnie ten program został podjęty. I w wielkiej części, chociaż przyznajemy się do tego, że nie w 100%, na przykład w mieszkalnictwie nam się nie udało i mówimy o tym, ja na prawie każdym spotkaniu o tym mówię, że musimy do tego wrócić jeszcze raz, bo to musi być załatwione, ale tu opory się okazały zbyt wielkie, siła tych różnego rodzaju grup deweloperskich okazała się zbyt wielka, żeby w warunkach tej ciągłej walki politycznej udało się to przełamać, ale powtarzam, do tego wrócimy. Niemniej nasz program, proszę państwa, został zrealizowany i w wymiarze społecznym, i w innych wymiarach. I w wymiarze bezpieczeństwa, i w wymiarze polityki zagranicznej, i w wymiarze polityki kulturalnej, polityki historycznej. W tym wszystkim, co broniło praw naszego narodu, konsolidowało ten naród, tworzyło z niego rzeczywiście pewną całość. Bo naród to nie może być tylko coś, o czym wspominamy w jakichś momentach uroczystych. To musi być rzeczywista wspólnota. Rzeczywista wspólnota oznacza równe szanse i my tą politykę równych szans, budowania tych równych szans budujemy. To oznacza, proszę państwa, także, że likwiduje się sfery nędzy, biedy, kompletnego wykluczenia, że wyrównuje się także możliwości różnych regionów i ludzi tam żyjących i wszystkie te elementy zostały przez nas podjęte i że buduje się poczucie przynależności narodowej, a to poczucie musi być oparte na solidarności, a jednym z elementów, który buduje tą solidarność, jest wspólna pamięć historyczna i wspólna duma z polskiej historii. I my zaczęliśmy to budować. I to się, szanowni państwo, bardzo, ale to bardzo naszym przeciwnikom nie podoba. Bo oni chcą mieć koniecznie społeczeństwo złożone z takich małych ludzi, gotowych wszystkim innym się kłaniać, do wszystkiego się przyznawać, w tym nawet do tego, że byliśmy współpracownikami Hitlera, chociaż byliśmy jego główną ofiarą, którzy niczego się nie domagają, dla których to na przykład, że 70 państwom Niemcy wypłacili jakieś odszkodowania, w tym takim jak na przykład Meksyk, którym nic w gruncie rzeczy złego nie uczynili, a nam, którym uczynili tak potwornie dużo złego, tych odszkodowań, tych reparacji nie wypłacono. I to jest, szanowni państwo, ta zasadnicza różnica. Ale ta różnica może być opisana także w inny sposób. My chcemy suwerenności, chcemy niezależnej, opartej o polskie interesy i realizującej polskie interesy polityki zagranicznej. My chcemy i budujemy silną polską armię. My chcemy silnej polskiej
tożsamości. I my, szanowni państwo, chcemy prawdziwej demokracji. I my tą demokrację realizujemy. Może nie zawsze nam się udaje, ale co zapowiadamy, że zrobimy, to robimy. I to, proszę państwa, jest ten fundament. Tylko ktoś, kto ma w sobie naprawdę albo dużo złej woli, albo jest po prostu niespecjalnie rozgarnięty i wierzy we wszystko, co mu TVN przekazuje, może, proszę państwa, sądzić, że ta druga strona jest gotowa do tego, by tą swoją postawę wobec społeczeństwa naprawdę zmienić. Zresztą, jeżeli się ma do wyboru tych, którzy już się wykazali czymś i tych, którzy zawsze mówili, że w gruncie rzeczy nic nie można zrobić dla społeczeństwa, to lepiej jednak stawiać na tych, którzy się wykazali. Sądzę, że tak właśnie jest i sądzę, że do tego właśnie powinniśmy przekonać bardzo, bardzo wielu Polaków. Po to, żeby te wybory wygrać. Po to, żeby te wybory wygrać w sposób jednoznaczny. To znaczy nie tylko zająć pierwsze miejsce wśród partii, ale także mieć bezwzględną większość. Dwukrotnie nam się to udało i musi się to nam udać po raz trzeci. Mamy, proszę państwa, do tego naprawdę bardzo, bardzo poważne przesłanki. Jeszcze raz powtarzam, pieniędzy nie było, myśmy je znaleźli. Znaleźliśmy je dzięki temu, że uniemożliwiliśmy dalszy rabunek finansów publicznych. Rabunek naprawdę na ogromną skalę. Rabunek, który był strukturalną częścią tamtego ustroju gospodarczego i społecznego. Pamiętajcie państwo, tak jak zorganizowana przestępczość. To były elementy strukturalne i można powiedzieć, że w momencie przełomu w 1989 roku i roku w latach poprzednich prawdopodobnie w Moskwie już zaplanowane. Tak te ustroje miały wyglądać. I w Polsce tak to z przerwami krótkimi, bo dwukrotnie nasz obóz, raz na kilka miesięcy rząd Olszewskiego, a później na dwa lata, lata 2005-2007 dochodził do władzy, ale z tymi przerwami przez cały czas tak to wyglądało. Było to realizowane. Myśmy pokazali, że można to zmienić i w oparciu o to można prowadzić bardzo aktywną politykę społeczną. I można zwiększyć radykalnie wydatki na takie dziedziny jak służba zdrowia, to też jest element polityki społecznej, jeżeli na przykład połączyć sensu stricto politykę społeczną, mając 500+ i te wszystkie przekazy, połączyć z tym służbę zdrowia, to już proszę państwa będziemy mieli wzrost około 150-160 miliardów złotych, jeżeli chodzi o wydatki na te właśnie sprawy. Jeżeli dodać do tego, proszę państwa, wzrost płac, który my, można powiedzieć, wymuszamy zarówno metodami ekonomicznymi poprzez likwidację bezrobocia, bo jak nie ma bezrobocia, to oczywiście nacisk na wzrost płac jest dużo silniejszy, ale także administracyjnymi poprzez podnoszenie płacy minimalnej i godzinowej, i szanowni państwo, tej miesięcznej. Ja przypomnę, że w 2015 roku płaca godzinowa, nawet tutaj na Śląsku, a to w końcu jednak jest bogatsza niż przeciętna część Polski, ta płaca potrafiła wynosić, jak mi to wczoraj powiedziano, 3,50. W innych częściach kraju nawet mi mówiono o 2 zł, a już 5 zł to było z całą pewnością. Dzisiaj jest co najmniej 4-krotnie więcej niż te 5. I to ciągle rośnie i będzie rosnąć. Oczywiście to inflacja nieco zredukowała, ale mimo wszystko to jest naprawdę bardzo wielki wzrost. I sfera nędzy, jak już wspominałem, kiedyś w Polsce, jeśli chodzi o statystyki europejskie, bardzo szeroka, dzisiaj należy do najmniejszych w Europie. Chociaż nie jesteśmy przecież jednym z najbogatszych krajów i dość daleko nam jeszcze do tego, chociaż ta różnica w porównaniu z początkiem lat 90. została bardzo zredukowana.
Krótko mówiąc, uczyniliśmy pod tym względem bardzo wiele. Uczyniliśmy także bardzo wiele we wszystkich właściwie innych dziedzinach. No, jeszcze raz wspomnę ogromny wysiłek podejmowany dla budowy potężnej, naprawdę potężnej polskiej armii. Ale to dotyczy także polityki kulturalnej, polityki społecznej w tym wymiarze wsparcia działalności społecznej. Dziś nie tylko lewicowcy i lewacy mogą otrzymywać takie wsparcie, jak było przez wiele lat, ale także ludzie kierujący się inspiracjami patriotycznymi, religijnymi, czy też takimi tradycyjnymi judymoskimi inspiracjami mogą otrzymywać wsparcie. Są różne nowe instytuty, fundacje. Na wszystko to są środki. Na wszystko to są środki, tak jak są środki na politykę historyczną, na nowe muzea. Powstaje ich coraz więcej. Pamiętajcie, że ta przeciętna w Polsce muzeów w stosunku do liczby ludności była naprawdę bardzo niska. Tworzymy pod tym względem naprawdę zupełnie nową sytuację. I walczymy o to, bo to jest rzeczywiście twarda walka. Oni się niezwykle ostro bronią, żeby także polska oświata była pod tym względem zupełnie inna. Żeby przekazywała to, co przekazuje w innych krajach. Właśnie to wszystko, co łączy się z godnością narodu, z jednej strony także ze świadomością błędów i różnych złych momentów, bo i w naszej historii tego nie brakowało, ale także ze świadomością tego wszystkiego, co było dobre, wielkie, a często w skali europejskiej czy nawet światowej byliśmy, jeśli chodzi o pewne idee i wcielanie życie, pierwsi. Szczególnie jeżeli chodzi o to wszystko, co jest związane z wolnością, a także, o czym warto wspomnieć, bo niektórzy nas tu próbują pouczać, z demokracją i praworządnością. Pamiętajmy o tym. Krótko mówiąc, stworzyliśmy nową zupełnie rzeczywistość. Ta rzeczywistość jest nieustannie, gwałtownie atakowana, kontestowana na najróżniejsze sposoby. Ogromna część tych elit wyrosłych z PRL-u i później przemalowanych, niektórzy przemalowali się już wcześniej, niektórzy nawet mieli pewne zasługi, jeżeli chodzi o zwalczanie komunizmu. Ja tego nie kwestionuję, ale te zasługi w żadnym wypadku nie usprawiedliwiają tego, żeby później w ciągu ostatnich, to już w końcu 33 lat, działać przeciwko polskiemu interesowi. Dziś trzeba o tym pamiętać, że nawet ci, którzy rzeczywiście się zasłużyli i rzeczywiście przez jakiś czas cierpieli, nie mogą w żadnym razie odwoływać się do tego, co było przed kilkudziesięciu laty, by dziś szkodzić Polsce, szkodzić polskiemu narodowi i stawać w jednym froncie z byłymi sekretarzami KC i członkami biura politycznego, z byłymi oficerami, którzy popierali stan wojenny, z pułkownikiem Mazgułą, bronić ubeków, którzy słusznie stracili wysokie emerytury, chociaż im wszystkich nie zabrano. Bo życie człowieka jest całością. Można je ocenić już, kiedy jest w późnym wieku albo kiedy już odszedł. I powtarzam, zasługi z jednego okresu, bo są tacy, chociaż ich jest niewielu tam, ale jednak tacy są. W żadnym razie, jeszcze raz to podkreślam, dzisiejszej postawy nie uzasadniają. Ona jest po prostu, szanowni państwo, haniebna. Tak to trzeba określić. I haniebne jest, proszę państwa, także budowanie tego wszystkiego, co dzisiaj właśnie można powiedzieć jest w budowie. To znaczy redukowanie Polski, polskiego języka w życiu publicznym, polskich zachowań w życiu publicznym, a to często przecież przenosi się także na prywatne, do poziomu tych
najbardziej pozbawionych kultury, najbardziej prymitywnych grup społecznych. Lumpen proletaryzacja naszego kraju. To był zawsze cel naszych wrogów, tych zewnętrznych wrogów. Dzisiaj jest realizowany przez tych, którzy... krzyczą w sposób znany, więc nie będę tutaj Państwu tego powtarzał. Nie chcę powtarzać tych różnego rodzaju szpetnych określeń, którzy się posługują tymi ośmioma gwiazdkami, którzy po prostu staczają się na dno, do rynsztoku, bo to jest rynsztok. My chcemy, żeby Polska płynęła, można powiedzieć, w czystej wodzie. I my mamy szansę i zrobimy to, jeśli tylko zwyciężymy, a zwyciężymy, by tą polską wodę naprawdę oczyścić. Oczyścić z tego wszystkiego, co jest złe, co jest odrażające, co jest obrzydliwe, co jest antypolskie i co niszczy naszą kulturę. Ktoś może powiedzieć, że takie zjawiska występują także w innych krajach. Szanowni Państwo, czy my jesteśmy papugami, czy Polakami? Polakami, proszę Państwa. Nie musimy być papugami. I ten problem stawał już bardzo dawno. I był także obecny w naszej literaturze. I musimy pamiętać, że tą tendencję trzeba zwalczać. Musimy brać z zachodu technologię, pewne elementy zmian, pozytywnych zmian społecznych też tam występują i też warto się na nich wzorować, także na różnych modelach działania, administracji. To z całą pewnością. Ale na pewno nie musimy brać stamtąd tego, co jest złe i szkodliwe, tej takiej fatalnej fali zmian obyczajowych, ale zmian obyczajowych, które wyglądają tak, że można powiedzieć, że mamy do czynienia z kulturowym zwycięstwem lumpenproletariatu. Otóż nie można społeczeństw sprowadzać do poziomu lumpenproletariackiego, a w szczególności społeczeństw, które nie mają, tak jak polskie, różnego rodzaju zabezpieczeń, które w innych, mających bardziej szczęśliwą historię w społeczeństwach istnieją. To jest po prostu zbrodnia. Jeżeli na to zgadzają się i uczestniczą w tym politycy, to jest zbrodnia do kwadratu czy do sześcianu. Szanowni Państwo, stawką tych wyborów, które są przed nami, jest to, czy w Polsce będziemy mieli zachowane takie wartości jak suwerenność, jak demokracja, jak praworządność, bo to oni łamią praworządność, nie my, to oni mają swoje sądy, jak to powiedział poseł Neumann, nagrany przez własnych kolegów, a nie przez żadne służby. Jak, proszę Państwa, sprawiedliwy ustrój społeczny. My go dopiero budujemy. Ja nie twierdzę, że on już jest zbudowany, ale idziemy tą drogą, czyli jak sprawiedliwość, jak równość, równość wobec prawa, bo ona jest nieustannie przez sądy łamana, ale także tą równość społeczną, jak zrównoważony rozwój, czyli budowanie równości między różnymi regionami. Naprawdę stawka jest ogromna. Ktoś może jeszcze zapytać, dlaczego ja mówię o tej suwerenności. No dzisiaj jest tak, że koncepcja pozbawienia państw takich jak Polska suwerenności i podporządkowania Niemcom została sformułowana przez kanclerza Niemiec już zupełnie wprost. I jeszcze warto to powtórzyć. Warto to jeszcze raz powtórzyć, że ta stawka też w tej chwili istnieje. I musimy tutaj walczyć. Musimy walczyć z tym naciskiem. I musimy jednocześnie
bronić naszej suwerenności, naszej wolności, naszej godności, także poprzez wsparcie dla Ukrainy. To też jest oczywiste, bo to jest tak, że podjęliśmy ryzyko, chociaż robiliśmy to roztropnie, ale wszyscy słyszeli pogróżki Putina i to ryzyko okazało się opłacalne. Ukraina broni się już 9 miesiąc, no za chwilę 24, a dzisiaj mamy 20, będzie już 9 miesięcy tej obrony. To już jest naprawdę długa wojna. I można sądzić, że Ukraińcy mają szansę, chociaż nie ma jeszcze w tej sprawie pewności, że tą wojnę wygrają, że się skutecznie obronią. I to będzie wielki triumf Ukrainy, ale to będzie także wielki triumf Polski. I wielki triumf w ogóle zachodniego świata, który ma dzisiaj wiele wad, ale jest nieporównanie lepszy niż to, co nam proponują ze wschodu. O tym też trzeba pamiętać. I to my, proszę Państwa, jesteśmy gwarancją, że my, Prawo i Sprawiedliwość, że ta pomoc będzie trwała, że nasz rząd nie wda się w różnego rodzaju niemieckie czy francusko-niemieckie gierki, które w gruncie rzeczy mają pomóc Rosji, mają odtworzyć tą sytuację, która była i mają dzięki temu otworzyć też Rosji drogę do kolejnych ataków. No, tym razem bez wątpienia jednym z celów, jeżeli nie pierwszym, będzie nasz kraj. Oczywiście, jeżeli się nie uzbroi, jeżeli nie będzie miał odpowiedniej siły odstraszania. I to, powtarzam, jest coś, co będzie decydowane. Ale jesteśmy na Śląsku. I tu też trzeba zadać pytanie, jaki wpływ wynik wyborów będzie miał na Śląsk. Jeżeli chodzi o politykę naszych przeciwników wobec Śląska, wobec górnictwa, to i dziś, ale już w szczególności wtedy był główny problem Śląska, to ona została bardzo dobrze opisana, choć pokrótce i językiem dosyć szczególnym, przez ex-panią wicepremier, a dziś panią europoseł Klinkowską. To też zostało nagrane. Może część z Państwa to pamięta. Pili, palili, lulki. No a gdzie mieli śląskie kopalnie, to tam też zostało powiedziane. Ja tego nie będę cytował. I szanowni Państwo, to jest tak, że oni czynili właśnie to i doprowadzili do tego, że z jednej strony strzelali do górników, dzisiaj się zapierają, dzisiaj twierdzą, że nie było nikogo rannego, że nie było ofiar. Oczywiście, i to sam Tusk to mówi, oczywiście były ofiary, byli ludzie w szpitalach, a przede wszystkim była sytuacja, która doprowadziłaby po prostu do kompletnego upadku polskiego górnictwa, gdyby nie przejęcie władzy przez nas i wydanie po części z budżetu, a po części z firm energetycznych. Te środki były dostarczone przez firmy energetyczne, około 20 miliardów złotych na ratowanie polskich spółek węglowych. One zostały uratowane. No ale teraz jest pytanie o przyszłość w świetle obecnych wydarzeń, ale także w świetle tej polityki klimatycznej, no i umowy zawartej 28 maja poprzedniego roku. Ta umowa była pewnym programem, ale zakładała także likwidację polskich kopalń do 1949 roku. No dziś jest tutaj wielki znak zapytania. Jest wielki znak zapytania, bo jest problem naszej suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego w razie kryzysu. Dziś świat się rozchwiał. Kryzysy są możliwe różnego rodzaju i trzeba taki zapas mieć. Ta likwidacja kopalń na dużą skalę, zgodnie z tą umową, zgodnie no, nie zatwierdzoną jeszcze przez Unię Europejską, miałaby nastąpić od 1934 roku. Otóż do 1934 roku jeszcze trochę czasu zostało, nawet sporo. I to trzeba będzie jeszcze raz zanalizować.
I trzeba tutaj będzie wykazywać wobec partnera europejskiego duże zdecydowanie. My musimy być zabezpieczeni. A czas, w którym będziemy zabezpieczeni przez energię atomową, to jest czas z dzisiejszego punktu widzenia jeszcze odległy. Bo to musi trwać, żeby powstały dziesiątki tysięcy megawatów mocy z elektrowni atomowych. A i z tym też to nie jest takie zupełnie pewne, bo tam też się różne rzeczy mogą dziać. A elektrownie węglowe mają to do siebie, że są pewne i stosunkowo proste. Krótko mówiąc, ten problem musimy postawić. Ale w tej umowie są także inne punkty, które mówią o rozwoju na Śląsku nowoczesnego przemysłu, nowoczesnego zaplecza przemysłowego, naukowego dla przemysłu. Otóż i w ogóle nauki. Nauki, szczególnie w tym wymiarze odnoszącym się do nauk ścisłych i techniki, ale nie tylko, bo nauki humanistyczne też oczywiście są bardzo ważne. Dla budowy tożsamości, dla poznawania historii, dla wielu innych celów. Otóż Śląsk ma dziś takie możliwości, a można powiedzieć, że Gliwice, w których jesteśmy w tej chwili, mają szczególną tradycję pod tym względem. I realizacja tego planu jest, szanowni państwo, możliwa. Można powiedzieć, że pierwsze kroki są czynione i w praktyce, na przykład to, co w Jaworznie jest w tej chwili robione, już jest tam taka strefa wydzielona na inwestycje przemysłowe, już jest plan budowy wielkiej fabryki samochodów elektrycznych, Izera mają się nazywać. I są, szanowni państwo, także budowane mechanizmy finansowe, które mają to wszystko umożliwić, poprzeć. To jest Fundusz Śląski, Fundusz Restrukturyzacji Śląska, fundusz, który jest opisany w ustawie złożonej już w parlamencie. To ma być mechanizm finansowy, w którym uczestniczy z jednej strony państwo poprzez swój wkład coroczny. Z drugiej strony takie instytucje jak Bank Gospodarstwa Krajowego, jak Państwowy Fundusz Rozwoju, czy jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale to jednocześnie jest spółka akcyjna, tam jest pełna możliwość tak zwanego lewarowania pieniędzy, czyli dopożyczania. Ma się 2 miliardy, to można jeszcze do tego dopożyczyć 6, a w niektórych wypadkach nawet i 10. Krótko mówiąc, można będzie stworzyć taki stały mechanizm finansowania opłacalnych inwestycji, bo od razu mówię, że to musi być robione na zasadach rynkowych. To nie chodzi o to, żeby dopłacać do czegoś, tylko żeby powstawały bardzo nowoczesne rodzaje przemysłu i one nawet w tej umowie są wymienione, które będą czyniły ze Śląska już na nowy sposób, nie tylko w oparciu o węgiel, Centrum Przemysłowe Polski. Centrum Przemysłowe Polski, w którym Śląsk tradycyjnie był. I nam naprawdę chodzi o to, żeby ta tradycja została podtrzymana. Żeby ten wielki zasób, jakim jest ta umiejętność pracy, ten etos ciężkiej pracy, który jest na Śląsku, żeby ta tradycja nowsza, którą tworzą śląskie uczelnie, śląskie instytuty naukowe, żeby także to wszystko, co tą tradycję umacnia. Ja naprawdę bardzo się cieszę, bo widzę tu to zrozumienie tej potrzeby, a w tej umowie jest także punkt odnoszący się do wzmocnienia Muzeum Węgla, Muzeum Górnictwa w Wałbrzychu. Otóż nie w Wałbrzychu, tylko w Zabrzu, przepraszam. Wałbrzych daleko stąd, a tutaj jest Zabrze. W Zabrzu, żeby to, szanowni państwo, stworzyło właśnie ten jakby zespół swojego rodzaju, mechanizm wzajemnego oddziaływania i wzajemnego napędzania się, który pozwoli obok transferu obcych
ale użytecznych w Polsce technologii, stworzyć także swój zasób nowych technologii na poziomie światowym. Naprawdę Śląsk i Polskę na to stać. No a jeżeli, szanowni państwo, uzyskalibyśmy, a to wcale nie jest tak, że to jest niemożliwe, chociaż na pewno trudne, reparacje niemieckie, no to musicie sobie państwo zdawać sprawę, że to naprawdę pomoże. Pomoże w tym, żeby to się szybko rozwijało. I to też jest jeden z naszych celów. Oczywiście wszystkie nasze plany tego nie uwzględniają, bo to jest ten element trudny, niepewny, ale będziemy o to bardzo zdecydowanie walczyć. Niemcy nie mogą udawać, jak udają, mocarstwa moralnego i jednocześnie nie zapłacić Polsce umiarkowanej ceny, bo to jest, są duże pieniądze, ale w stosunku do strat to jest umiarkowana, najniżej możliwie określana cena tego, co nam wyrządzili. To jest, szanowni państwo, oczywista także prawda. Ale musimy przede wszystkim liczyć na własny dynamizm, własne siły. I nie możemy doprowadzić do tego, by w Polsce znów rządzili ci, którzy w piłkę grają w gabinetach rządowych, ci, którzy są i niedojrzali, i nie wiadomo z kim powiązani, jednocześnie jawnie mówią, że zlikwidują w Polsce demokrację. O praworządności z jednej strony mówią jako o swoim celu i skarżą się na jej łamania, z drugiej strony zapowiadają rzeczy, no, które są po prostu rozdeptywaniem jakiejkolwiek praworządności. Wreszcie dla tych, którzy są gotowi w swoim interesie oddać Polskę pod nowy but. Byliśmy pod rosyjskim, sowieckim. Teraz według tego planu mamy być pod niemieckim. Pod butem się źle żyje, proszę państwa. Bardzo źle. I pod względem materialnym, i pod względem moralnym. W szczególności, jeżeli chodzi o godność, bo to jest niegodne życie. Oni nam proponują niegodne i marne życie. My proponujemy Śląskowi, proponujemy Polsce, proponujemy Polakom drogę i to szybką do życia naprawdę zasobnego, jednocześnie godnego. Godnego pod każdym względem. I to jest ta zasadnicza różnica. I teraz jest tylko jeszcze jedna sprawa. My mamy wygrać wybory w trudnej sytuacji, bo kryzys jest dla każdej władzy trudną sytuacją. A mamy kryzys, mamy wojnę. I dlatego jest potrzebne ogromne wzmożenie naszych wysiłków. Jest potrzebne przekonywanie ludzi, także w tych bezpośrednich kontaktach. Ktoś może powiedzieć, no ile głosów możemy w ten sposób uzyskać. Szanowni państwo, po pierwsze nie tak mało, jeżeli rzeczywiście nasi członkowie i nasi zwolennicy się w to zaangażują w poważnej liczbie. A po drugie, niewielka ilość głosów może decydować o sukcesie. Pamiętajcie państwo, że w naszym systemie wyborczym często do mandatu brakuje wręcz kilkunastu głosów. Teraz w tych wyborach, jak nie mieliśmy szczęścia, bo mieliśmy w końcu 43,5% głosów, czyli rekord polski, nikt nigdy w dziejach Polski takiego wyniku nie uzyskał, a poza nami w wyborach europejskich, ale to tych wyborów nie liczymy. Mówię tylko o polskich wyborach parlamentarnych, a głosów w parlamencie uzyskaliśmy dokładnie tyle samo, co wtedy, kiedy mieliśmy 37 z kawałeczkiem procent głosów. Po prostu mieliśmy nieporównanie mniej szczęścia, bo tam, gdzie była ta sytuacja, w której nie było wiadomo, kto będzie miał troszkę, no kilkaset, kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkanaście głosów więcej, jak to mniej, no tutaj żeśmy zawsze jakby przegrywali. Bo my moglibyśmy mieć tych mandatów za garstkę głosów, za 1000 głosów, 1200, byśmy mogli mieć przynajmniej 5, 6 czy 7 więcej mandatów. A wtedy żeśmy właściwie zawsze wygrywali. I to była jedna z różnic, poza tym, że wtedy było dużo głosów, które nie dały mandatów, no bo było to poniżej granicy uzyskiwania mandatu. Lewica,
jako koalicja nie przekroczyła tych procentów, które są potrzebne, żeby uzyskać mandaty, a tym razem właściwie tych pustych głosów prawie w ogóle nie było, było ich w każdym razie bardzo mało. Nie wiemy, jak będzie tym razem. Wiemy, że potrzebny jest ten wysiłek. I jeszcze ten drugi wysiłek jest potrzebny. Musimy stworzyć potężny korpus ochrony wyborów. W każdej obwodowej komisji wyborczej, a mamy nadzieję, że zwiększymy ich ilość w niektórych miejscach w Polsce, z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego jest naprawdę daleko i różni ludzie po prostu tam nie docierają, bo dla nich jest to za daleko, więc powinno być około 30 tysięcy, w tej chwili jest 28 tysięcy z kawałkiem. W każdym powinny być przynajmniej dwie osoby od nas, a jeszcze do tego musi być ten aparat, to wszystko obsługujący, biura ochrony wyborów, nasze te Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, w każdym obwodzie poselskim, w tym wypadku mówię, kontakt, mechanizm kontaktu z tymi obwodowymi komisjami wyborczymi i telefonicznego, jak trzeba, to przez, jak to się mówi, umyślnych, a więc trzeba mieć samochody. Tutaj trzeba będzie mieć samochody prywatne, bo przecież partia tylu samochodów nie ma. No to nawet nie ma na jeden bardzo mały okręg, bo to są tam pojedyncze sztuki, a tutaj będzie trzeba tego dużo więcej. Trzeba ludzi oczywiście zdeterminowanych, którzy będą tam przez 20 parę godzin. My jako parlamentarzyści musimy wprowadzić zmiany w ordynacji wyborczej, tak żeby było trudniej dokonywać jakichś manipulacji czy fałszerstw, bo dzisiaj ta metoda liczenia głosów nie jest najlepsza. No i musi być oczywiście Centralne Biuro Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy kontroli wyborów. Musi być kontakt na poziomie okręgowym z wojewódzkimi komisjami państwowymi, a z Państwową Komisją Wyborczą centralnie. Nam dwa razy już się to nie udało, ja to uczciwie mówię. Tym razem musi się udać, bo druga strona z góry ogłasza, że jak my wygramy, to będzie to sfałszowane, to będą to sfałszowane wybory. I przygotowuje też różnego rodzaju awantury. Komu powierzono, może nie wszyscy Państwo to wiecie, ochronę wyborów? Kodziarstwu, proszę Państwa. Członkom KOD-u i podobnych organizacji, czyli różnego rodzaju awanturnikom. I jeżeli uda się w Polsce doprowadzić do choćby kilkuset awantur w lokalach wyborczych czy pod lokalami wyborczymi, to będzie można później w telewizji, w mediach, w internecie, w Polsce, w świecie przedstawić te wybory jako jakąś jedną wielką awanturę. A jeśli oni będą widzieć, a dzisiaj przecież cisza wyborcza jest pewną fikcją, bo internet ją łamie ciągle, że przegrywają, to naprawdę może się to zacząć. No to oczywiście jest także rola służb porządkowych, żeby do tego nie dopuścić, ale to jest także i nasza rola, żeby oni wiedzieli o tym, że wszędzie jesteśmy. Nie chodzi o to, żeby się z nimi bić, bo to jest żadna metoda, tylko chodzi o to, żeby oni wiedzieli, że wszędzie jesteśmy, że wszędzie wszystko, co się tam stało, zostanie odpowiednio sprawozdane. Oczywiście te zmiany w prawie muszą doprowadzić do tego, żeby wszystko było także nagrywane, bo ja zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby to było po prostu transmitowane, żeby każdy mógł sobie kliknąć i dowolny lokal obwodowej komisji wyborczej, można powiedzieć, z własnego mieszkania odwiedzić. No ale tutaj są różnego rodzaju trudności, już nie będę ich opisywał, także prawne, także związane z RODO. No krótko mówiąc, to się pewnie by nie udało, natomiast na pewno wszędzie wszystko musi być nagrywane, żeby były dowody i na pewno kartki wyborcze muszą być długo przechowywane, tak żeby długo można było sprawdzać, jak to naprawdę było. I wtedy ten zamysł się, szanowni Państwo, nie uda. No i jeżeli te warunki będą spełnione, jeżeli obywatele Rzeczypospolitej, nasi rodacy będą wiedzieli, na czym polega ten wybór, to bądźmy pewni, że zwyciężymy. Ale potrzebny jest naprawdę wielki wysiłek, bo przedtem było łatwiej, bo nie było kryzysu. Dziś jest kryzys. Kryzys jest zawsze przypisywany władzy.
i dlatego jest trudniej. Ale od tego jesteśmy, żeby przełamywać trudności. Bardzo wielu nie wierzyło, że Andrzej Duda zostanie w 15 roku prezydentem. Został? Został. A przecież Michnik mówił, że musi przejechać zakonnicę w ciąży na pasach. I to jeszcze po pijanemu. I tylko wtedy, znaczy Komorowski musiałby to zrobić, nie Michnik. I dopiero wtedy mógłby przegrać. No okazało się, że nie przejechał, nie upijał się. No przynajmniej nic o tym nie wiemy. A przegrał. No a później wydawało się, że Trzaskowski jest taki niebywale mocny. Też przegrał. I szanowni państwo, myśmy w 15 roku nie mieli w gruncie rzeczy żadnych silniejszych mediów. Wszystko było przeciw nam. I wygraliśmy. I tym razem, proszę państwa, wygramy. Tylko proszę o ten wysiłek. Proszę o ten wysiłek. Proszę państwa, ja wiem, tylko nie potrafię zidentyfikować, że jest tu młody człowiek, który nie tak dawno wykazał się naprawdę piękną postawą. Nie wiem, czy to jest młody człowiek z muszką. Tak? Filip? Masz na imię Filip? No to chodź tutaj, bo muszę ci pogratulować. Proszę? Co zrobił? No po prostu leżała kobieta na ulicy i nikt na to nie zwracał uwagi, a jedynym, który podjął i to sprawnie interwencję, doprowadził do tego, że przyjechał, kto powinien przyjechać, czyli pogotowie, i ta pani została uratowana, to jest właśnie ten młody człowiek. Wtedy był na nas. I to jest, proszę państwa, przykład na to, że są zasoby także wśród tych najmłodszych, żeby budować naprawdę dobrą, silną, samodzielną, dumną Polskę. Dziękuję. I jeszcze raz sobie dziękuję. Dziękuję. Odpowiedzi na pytania i stąd ta mała zmiana tutaj. Za chwileczkę to się zacznie. Szanowni państwo, naprawdę wspaniały widok pełnej sali. Bardzo dziękujemy raz jeszcze, że jesteście tutaj dzisiaj razem z nami. Teraz będziemy mieli z panem posłem Wojciechem Szaramą ogromny zaszczyt zadania pytań od państwa. Państwo, którzy kierowaliście w formie pisemnej, te pytania zostaną panu prezesowi przedstawione. No i liczymy oczywiście na odpowiedzi. Panie pośle, jakbym mógł prosić o zadanie pierwszego pytania panu prezesowi. Szanowny panie prezesie, prezydent Lech Kaczyński budował niezależność, suwerenność Europy Środkowej. Czy Polska wobec niechętnej postawy Brukseli jest w stanie zachować tą linię postępowania? Proszę państwa, jest w stanie, chociaż nie ma co ukrywać, że są dzisiaj kłopoty. No, kłopoty na przykład z obecną postawą Węgier. My w dalszym ciągu utrzymujemy stosunki, no ale tam pewne rzeczy się zaostrzają, szczególnie w ostatnich dniach. No oczywiście będziemy tutaj walczyć. Trzeba przyznać Orbanowi, że on nigdy nie ukrywał, że między nami są pewne różnice interesów i różnice opcji. Mieliśmy inną historię, inne doświadczenia. No ale w tym momencie niewątpliwie problem istnieje, bo jest 9. pakiet sankcji. Z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne, żeby został uchwalony. To wymaga jednomyślności, więc poparcia także Węgier. A Węgry są pozbawiane pieniędzy, no i postanowiły, że
przynajmniej jak dotąd, że będą na to reagować właśnie wetami. No, wolelibyśmy, żeby tego nie było. Na pewno premier Morawiecki, który już nie jeden raz przekonał swojego kolegę, że należy jednak głosować za sankcjami i tym razem to uczyni, chociaż na pewno teraz sytuacja jest trudniejsza. Ale generalnie rzecz biorąc, to co uczyniliśmy w ciągu tych ostatnich niespełna 9 miesięcy, ta dynamika polskiej polityki, odwaga polskiej pomocy i tej bezpośredniej, która była naprawdę znaczna i no, tego, że jesteśmy tym, jak już mówiłem, głównym zapleczem logistycznym całego tego mechanizmu wsparcia Ukrainy, to wszystko raz z naszymi akcjami dyplomatycznymi na rzecz Ukrainy bardzo naszą pozycję wzmocniło. Nie było, szanowni państwo, takiego momentu od czasów Solidarności, kiedy Polska miałaby tak dobre recenzje w świecie, bo naprawdę od XVIII wieku, co najmniej, a były jeszcze wydarzenia i znacznie starsze, choćby działalność Krzyżaków, nam tą opinię psuto. I w ostatnich 10 latach też tak było. Z różnych względów, nie będę ich opisywał, ale ją psuto i to bardzo. A teraz to się jakoś odbudowuje. No, to trzeba wykorzystać. I to oczywiście oddziaływuje także na państwa naszego regionu. Te zamysły, na przykład, żeby znieść weto niemieckie, no spotkały się z oporem bardzo wielu państw właśnie naszego regionu. Gdyby nie nasza postawa, to nie wiem, czy tak było. Nie chcę z tego, by tak było. Nie chcę tego rozstrzygać, ale sądzę, że tutaj nasza postawa odegrała naprawdę bardzo dużą rolę. Chcemy tą politykę kontynuować, tak jak zresztą wiele innych wątków polityki mojego brata, który no, w ówczesnych warunkach wpadł na pomysł, w jaki sposób te możliwości rosyjskie ograniczyć. Chodziło jakby o otoczenie Rosji rurociągami, które gaz i ropę by sprowadzały z innych państw, z Azji Środkowej na przykład do Europy, także do Polski i w ten sposób zmniejszyć możliwości Rosji w sensie militarnym, bo pieniądze to także broń i możliwości militarne i jeżeli chodzi o szantaż ekonomiczny. No, ten plan wtedy, także w związku z gwałtowną śmiercią, z tragiczną śmiercią mojego brata, się nie powiódł, nie został zrealizowany, ale dzisiaj z innych powodów, w innych okolicznościach Rosja bardzo wiele atutów traci. My zyskujemy, Niemcy są też dzisiaj w bardzo skomplikowanej sytuacji, bo Niemcy chciały w to wejść i to przejąć. No krótko mówiąc, choć w polityce nic nie jest łatwe, nic nie jest proste, to tutaj szansę mamy i na pewno będziemy szli w tym kierunku. Szanowny panie prezesie, pozostając w tematyce polityki zagranicznej, pan prezydent Andrzej Duda był niedawno w Afryce Zachodniej. Czy przyszły rząd PiS-u przewiduje wzmocnienie współpracy z Afryką, od której zależne jest częściowo wszystkie mocarstwa tego świata? Pytanie od chyba obywatela Republiki Beninu, który jest tutaj z nami na sali. A to kłaniam się nisko. Szanowni państwo, Afryka to jest dzisiaj 1,5 miliarda ludzi. To jest naprawdę wielka siła i każde rozsądne państwo stara się nawiązać tam kontakty, stosunki, które mogą być bardzo pożyteczne dla obydwu stron i my to robimy. Dobrze, że prezydent Duda podjął tą inicjatywę i my oczywiście będziemy tą drogą szli w dalszym ciągu, bo Afryka to jeszcze raz podkreślam dzisiaj wielka siła i jednocześnie teren zabiegów różnych mocarstw. No, pewnie państwo wiecie o ogromnej intensywności działań Chin tam, ale w tej chwili tam wchodzą także inni. I to trzeba brać pod uwagę. I proszę też nie wyobrażać sobie dzisiaj państw Afryki tak, jak można było je sobie wyobrażać dosyć celnie kilkadziesiąt lat temu. Ja mówię oczywiście do starszych spośród nas. No, to jest jednak dzisiaj świat, który się ogromnie zmienił.
jest dużo bardziej rozwinięty i po prostu na pewno przyszłość ludzkości w wielkiej mierze zależy od tego, jakie decyzje podejmą mieszkańcy Afryki. Także tej Afryki Czarnej, żeby tutaj było jasne, bo jest przecież także ta Afryka arabska. Mówiąc w pewnym skrócie myślowym, to jest trochę bardziej skomplikowane, ale w każdym razie tam, gdzie mamy do czynienia z innym typem antropologicznym. W każdym razie te decyzje, decyzje odnoszące się do ustroju, do stosunku do demokracji, do stosunku do relacji między ludźmi, relacji międzynarodowych, to są naprawdę niesłychanie istotne dla przyszłości wszystkich właściwie pokoleń, poza tymi może dzisiaj najstarszymi. Ale wszyscy inni będą żyli już w świecie, w którym Afryka będzie znaczyła coś zupełnie innego niż znaczyła przez wiele, wiele lat. Także dobra inicjatywa. Można tutaj panu prezydentowi tylko bić brawo z tego powodu. Panie prezesie, czy zapewnicie państwo jakieś wsparcie dla nauczycieli, którzy uczą nowego przedmiotu historii teraźniejszości i chcą robić to w sposób rzetelny i prawdziwy? No proszę państwa, to jest przede wszystkim pytanie do ministra Czarnka, ale oczywiście zapewnimy, bo są atakowani, wiem o tym, wszelkie wsparcie i w ogóle uczynimy, jeśli wygramy wybory, wszystko, żeby to nie było tak, żeby jakieś mniejszościowe, lewackie grupy mogły pod różnymi względami, nie tylko o tą sprawę chodzi, terroryzować szkoły, terroryzować dzieci, doprowadzać do tego, że pewne dzieci są prześladowane z powodu ich rodziców. I to nie trzeba być wcale jakąś znaną osobą, żeby mieć dzieci, które są prześladowane, żeby dominowała jedna niszcząca wszystkich, a już w szczególności właśnie niszcząca dzieci i młodzież ideologia. Musimy dać tym młodym ludziom prawdziwy wybór, ale o tym wyborze bardzo często mówią właśnie nasi przeciwnicy, tylko że ich wybór polega na tym, że to ich trzeba wybrać. No a nasz wybór polega na tym, że będzie rzeczywiście wybór między różnymi opcjami. My nie chcemy nikomu zabierać wolności, ale jednocześnie chcemy, żeby ten wybór był i żeby młodzi ludzie mogli znać prawdziwą historię, źródła różnego rodzaju zjawisk i wiedzieć, że wybory i idee, które się wybiera, mają swoje bardzo daleko idące konsekwencje. I tu warto wspomnieć o słowach Jana Pawła II, który mówił, odnosząc się do demokracji liberalnej, o zagrożeniu totalitaryzmu, który będzie wyrastał z tej właśnie formuły politycznej. No i to się niestety dzisiaj w jakiejś mierze zaczyna sprawdzać, jeszcze zaczątkowej, ale w tym kierunku idzie. A po drugie o słowach Reagana, prezydenta Reagana, który powiedział w tym wypadku o Stanach Zjednoczonych, że jeżeli w tym kraju, w jego kraju przyjdzie zagrożenie totalitarne, to ono będzie wynikiem właśnie przemian koncepcji liberalno-demokratycznych. No i dzisiaj tam takie zagrożenie w oczywisty sposób istnieje. Jest coraz mniej wolności. Zresztą i w Polsce ta ekspansja niewoli, można powiedzieć, braku wolności słowa przede wszystkim, ale nie tylko, ma miejsce na przykład na uczelniach. My chyba jesteśmy na uczelni, tak? Nie? No, to może i lepiej. Obiekt kulturalny. W każdym razie, proszę państwa, na uczelniach mamy już w tej chwili takie sytuacje, gdzie ktoś, kto do chłopaka, który mówi o sobie, że jest dziewczyną, zwróci się per pan, no to może za to stracić pracę. No mamy już taki lewacki terror na niektórych uczelniach i w żadnym razie nie możemy się z tym pogodzić. To musi być ucięte i to tak, że powiem, bardzo ciężką i żelazną ręką. I my to zrobimy. Musimy mieć tylko jakby nową legitymację od społeczeństwa. Na uczelniach musi być wolność. I w ogóle
Polsce musi być wolność, ale prawdziwa wolność, a nie taka, jak to ostatnio opisała pewna szwedzka eurodeputowana, która oświadczyła, że skoro demokraci szwedzcy, to jest tam prawicowa partia, odnieśli sukces, to tam jest koniec demokracji. Nie, proszę Państwa. Jak prawica rządzi, to zwykle demokracja jest silniejsza niż jak rządzi lewica. Ale my jednocześnie, w przeciwieństwie do lewicy, nie odmawiamy prawa istnienia i funkcjonowania i zabiegania o władzę naszych przeciwników. To oni nam odmawiają takiego prawa. I to jest ta różnica. Oni, Szanowni Państwo, to też warto wspomnieć, rzecz z wczorajszego dnia, potrafią nas oskarżyć, to pewna posłanka, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, jak? Pani Wojciechowska. Otóż ta pani Wojciechowska oświadczyła, że jakby nam dano pieniądze z Unii Europejskiej, to to wszystko zostanie sprzeniewierzone, etc., etc. Szanowni Państwo, wszystkie oceny wydawania przez nas środków z Unii Europejskiej są wzorowe. I mamy pod tym względem procent czy promil tych jakichś nieprawidłowości zupełnie minimalny, jeden z najmniejszych, jeżeli nie najmniejszy w ogóle w Europie. Ta pani po prostu łga w żywe oczy, bezczelnie oszukuje, no jak można sądzić, swoich zwolenników. I na tym to właśnie wszystko polega. Szanowny panie prezesie, nawiązując do wolności słowa i ewentualnych granic, jedno z pytań od państwa bardziej osobiste. Jak pan, panie prezesie, radzi sobie z hejtem? Proszę państwa, zaczęło się 12 maja 1990 roku, kiedy ogłosiliśmy powstanie Porozumienia Centrum. Nie tyle powstanie, bo no, ta partia już istniała od kilku miesięcy, tylko zgłosiliśmy pierwsze propozycje, żeby szybko zmienić Jaruzelskiego, żeby dokonać tak zwanego przyspieszenia. No to skądinąd głosiliśmy już też kilka miesięcy wcześniej, ale to powiedzieliśmy głośno. No i że jest partia wywodząca się z Solidarności, mająca wtedy poparcie Wałęsy i no, która co prawda chce, żebyśmy poszli do wyborów razem jako obóz solidarnościowy, ale z uwzględnieniem różnic politycznych, żeby nie było monopolu tych ludzi wywodzących się z tradycji lewicowej. No i nie minęło dwa czy trzy dni, kiedy no z rana otwieram radio, był wtedy jeszcze w tym radiu publicznym, no innych rozgłośni jeszcze prawie nie było wtedy, ledwie się zaczynały. Takie audycje poranne już tam usłyszałem, że jestem faszystą i że moja partia jest faszystowska. No, można powiedzieć, że się zaczęło już wtedy. Później, jak żeśmy zrobili konferencję antykorupcyjną, to już był 91 rok, przełom czerwca i lipca, ogłosili, że w Polsce jest ogromna korupcja, co było oczywistością, tylko nie wolno było o tym mówić, no to już bardzo szybko się dowiedziałem, że jestem aferzystą. No. I tak dalej, i tak dalej. No, ja jestem już do tego naprawdę przyzwyczajony. No, wolałbym przeżyć życie jeszcze raz w jakichś porządniejszych warunkach, kiedy człowiek, który no, nie ma wtedy przynajmniej, bo dzisiaj no, na mocy dziedziczenia, bo odeszli moi rodzice, coś tam mam, jakieś mieszkanie, chociaż też tylko 1/3, ale w każdym razie mam. Ale wtedy nie miałem po prostu nic, no żadnego majątku, mieszkałem przy rodzicach, no nie miałem literalnie nic, miałem 40 lat. Jednocześnie ludzie naprawdę uważali w Polsce, że należę do najbogatszych w kraju, który się niezwykle dorobił na polityce. I na każdym spotkaniu mnie pytano o to, co tu mam, dlaczego mam tutaj jakąś fabrykę. No, rekord był w Piotrkowie, gdzie mnie zapytano, skąd ja mam te 800 milionów dolarów, to była wtedy gigantyczna suma na wielką inwestycję. Wtedy w żadnej inwestycji na 800 milionów dolarów w całej Polsce nie było. To była jakaś totalna bzdura, ale nawet takie rzeczy opowiadano. No ja się po prostu do tego przyzwyczaiłem i po prostu no, jakoś tam muszę z tym żyć, chociaż no, wolałbym żyć w innych warunkach. Trzeba tylko jasno powiedzieć, 100% odpowiedzialność za taki kształt życia publicznego w Polsce ponosi ta lewa strona, w tym ta lewa strona Solidarności. Ale oczywiście z ogromnym poparciem tej strony postkomunistycznej, bo jak się na przykład dowiadywałem, że pewna pani, pracownica dawna,
bo już KCPZPR, wtedy nie było KCPZPR, jest moją przyjaciółką. Nigdy nie słyszałem w ogóle o takiej pani. I że ona na pewno wie, że ja mam fabrykę cukierków, to też... No to też, proszę państwa, był taki pokaz, że te siły postkomunistyczne wywodzące się wprost z PZPR-u też się w to włączyły. A niezwykle silna była wtedy ta propaganda szeptana. Taka, dzisiaj jest internet, a wtedy była tak zwana szeptanka. No i ta szeptanka rzeczywiście bardzo niszczyła, ale powtarzam, no, jakoś tam z tym żyję. No. Panie prezesie, we wtorek reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Katarze. Czy znajdzie pan czas na kibicowanie polskiej drużynie? Proszę państwa, no mam nadzieję, że znajdę. Mam nadzieję, że znajdę, będę się starał. No ale rzeczywiście czas jest ciężki. Były tylko jedne, to ja mówię o tych transmitowanych przez telewizję Mistrzostwa Świata, których w ogóle nie oglądałem, to był rok 90. No było tyle zajęć wtedy w polityce, że ja nie widziałem nawet ani jednego meczu. W ogóle nawet nie wiedziałem, kto wygrał. Więc a w innych okolicznościach, kiedy jakby tego czasu było trochę więcej, nawet jak nie było Polski, to na coś tam się starałem spojrzeć. Jak była, no to w oczywisty sposób. No, ja mam nadzieję, że tak powiem, starania moje także w modlitwie doprowadzą do tego, że Rosji, to, co było w Rosji, się nie powtórzy. No. A poważnie, mamy naprawdę sporą grupę, bo oczywiście Lewandowski jest fenomenalny, ale mamy też sporą grupę innych, choćby Zielińskiego, naprawdę utalentowanych, doskonałych zawodników. Jest tylko pytanie, czy jest chemia, czy jest zespół. Jak jest zespół, to proszę państwa, ta ambicja, że tylko wyjdziemy z grupy, to jest za mała, to możemy pójść dalej. Bo jeżeli ci ludzie stworzą zespół, naprawdę będzie dobrze. Ale czy stworzyli, no tego po prostu nie potrafię w tej chwili powiedzieć. I tak przy okazji, ponieważ w jakichś tam publikacjach naszych przeciwników, wrogów napisano, że ja zdołałem także obrazić Lewandowskiego. Dlaczego? Bo w pewnym momencie powiedziałem, że mam takie marzenie, żeby on grał w Legii Warszawa. Ale oczywiście to chodziło o to, żeby Polska miała potężne kluby, żeby Legia była takim klubem jak Bayern, dajmy na to. No, żeby, proszę państwa, Legia, czy może coś na Śląsku, no w każdym razie w Polsce, żebyśmy mieli chociaż 2-3 potężne kluby. I o to było jakby w takim po prostu domyśle, no bo dla mnie to było oczywiste. No ale to już zaczęto twierdzić, że ja go chciałem obrazić i zdaje się nawet pani Lewandowska, ale nie jestem tego pewien, jakoś się do tego ustosunkowała. No to jest całkowite nieporozumienie. To jest marzenie o tym, żeby Polska była bardzo dobra pod każdym względem, także w piłce nożnej, także tej klubowej. Panie prezesie, i ostatnie pytanie. Czy w Polsce firmy zagraniczne, hipermarkety, sklepy wielkopowierzchniowe są odpowiednio opodatkowane? Powiem uczciwie, nie. Nie są odpowiednio opodatkowane, a powinny być, ale tu są oczywiście kłopoty z Unią Europejską. No myśmy podejmowali próby i żeśmy, nie wszystko żeśmy przegrali, ale w większości żeśmy przegrali. Ale to jest sprawa... No, rajów podatkowych. No, nasz premier stawia prawie na każdym posiedzeniu Rady Europejskiej tą kwestię. No i tutaj się oczy spuszczają tych innych i tak dalej. No tak, racja, tylko że się nic nie dzieje. No, musicie państwo pamiętać, my mamy dzisiaj do czynienia ze szczególną sytuacją w Europie. No, ta sytuacja polega na tym, że cały ten taki, powiedzmy sobie, patologiczny układ, no, znalazł potężne przeniesienie na elity polityczne. To, co mówię, to jest bardzo poważne, ale tak trzeba to określić. Zresztą częścią tej patologii są także wpływy rosyjskie. No ale w tym musimy sobie, proszę państwa, dawać radę. No, w polityce nigdy nie jest lekko. Myśmy wychodzili z bardzo trudnej sytuacji.
Ja mówię o tej sytuacji, która trwała w latach 39-89. Oczywiście nie chcę porównywać tego, co było już za czasów komunistów z okupacją niemiecką, bo takie porównanie byłoby niewłaściwe, nieadekwatne, ale w dalszym ciągu nie byliśmy niezależni, a w pierwszych latach dokonywano też bardzo licznych, masowych często zbrodni. Choćby ta zbrodnia na Suwalszczyźnie. Natomiast, którą też by można było określić jako ludobójstwo. Ale no, nie mogliśmy decydować o własnych sprawach i straty z tego powodu były naprawdę ogromne. Polska, która by miała więcej szczęścia i wyszła z II wojny światowej, jeśli uznać, że ta wojna światowa musiała mieć miejsce lepiej, no choćby tylko tak jak Finlandia, no, to znaczy z pewną zależnością od Rosji, ale nie tak daleko idącą, to byłby pewnie dzisiaj kraj naprawdę w bardzo dobrej kondycji, dużo, dużo lepszej niż dzisiaj, chociaż pamiętajcie Państwo, że przed wojną Polska naprawdę była krajem bardzo biednym i jak teraz obliczano we współpracy z Grekami sprawę poniesionych strat, no to okazało się, że przedwojenna Grecja miała dochód na głowę o trzy czwarte wyższy niż Polska, a Grecja nie była bogatym krajem. Więc krótko mówiąc, pamiętajcie, z jakiego poziomu żeśmy rozpoczynali. Później była wojna, później były, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, bo nie o inne sprawy, parę dobrych lat, plan trzyletni, początek planu sześcioletniego. W 50 roku byliśmy na poziomie 70% Francji, 60% Niemiec. No i dopiero teraz niedawno żeśmy z powrotem do tego poziomu doszli i go przekroczyli. Już dzisiaj mamy, pewnie się zbliżamy do 70% Niemiec. W sile nabywczej oczywiście licząc. Krótko mówiąc, mieliśmy taką historię no, bardzo skomplikowaną, a te liczby porównując rok 50 i 91, gdzie mieliśmy tylko 27% Niemiec w sile nabywczej, to na głowę oczywiście. No to jest najlepszy wykładnik tego, jak dobrze działał komunizm w gospodarce. No działał po prostu fatalnie. Ale nie zmienimy przeszłości, możemy wybrać dobrą przyszłość. Ja nie chcę się tutaj wzorować na Kwaśniewskim, bo my chcemy wybierać tą przyszłość myśląc i pamiętając przeszłość, a nie tak jak on. Ale dobra przyszłość może być przed nami. Panie prezesie, bardzo dziękujemy za to spotkanie, za tą rozmowę. Jestem przekonany, że wybierzemy dobrą przyszłość. Bardzo dziękuję górnikom i młodzieży za wsparcie, bo ono jest nam bardzo potrzebne. To wsparcie jest potrzebne przede wszystkim Polsce. Ja serdecznie, szanowni państwo, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za przybycie wszystkich Państwa, którzy tutaj są z wielu miejscowości, z wielu małych, mniejszych gmin i z tych dużych miast. Jestem pewien, że w przyszłym roku zwyciężymy i będziemy mogli dalej kontynuować zmianę Polski na lepsze. Ogromnie Państwu wszystkim dziękuję za to, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Tak, ksiądz.